jest oryginalny samolot z Piły. On tutaj stacjonował, tutaj latał na tym lotnisku. I najciekawsze jest to, że do dnia dzisiejszego zachował oryginalne barwy. Czyli ma tutaj Tygrysa, który był godłem eskadr. Na stateczniku pionowym ma godło 6. pułku. I to godło było wymalowane tylko i wyłącznie na tym samolocie, ponieważ w którymś tam roku dowódca pułku, wtedy pan pułkownik Smutniak, leciał na zlot dowódców. I na samolocie właśnie wymalowano mu to godło na stateczniku pionowym, żeby było wiadomo, że to dowódca z Piły przyleciał. Ale też tutaj na owiewce kabiny, na ramie, jest zachowany jeszcze stopień Z. Smutniak. To było tak, że tak powiem, po amerykańsku, bo wtedy w Polsce nie malowano takich napisów na samolotach, jaki pilot na nim lata i tak dalej. Ale chodziło o to, że jak tam miał przyjechać na ten zlot dowódców, to żeby było wiadomo. Akcję zorganizowaliśmy, powołaliśmy do życia muzeum i co się okazało? Że szału nie ma. Z całej Piły wsparło nas zaledwie 45 osób. 45 osób chciało, żeby ten samolot wrócił do Piły, żeby zachować tą najnowszą historię. Z bólem, ale daliśmy radę. Wtedy uratowała nam tutaj 4 litery firma Naftatrans, która dała nam cały transport, dźwigi i tak dalej. No i sprowadziliśmy samolot. Jest na dzisiaj w Pile, jest takim symbolem tej najnowszej historii Piły. Jest, nieskromnie powiem, najlepiej utrzymanym samolotem Su-22 we wszystkich muzeach w Polsce, dlatego że ma sprawną instalację hydrauliczną, elektryczną i pneumatyczną. Historia spotkania i lotów na Su-22. Najpierw to były czasy komuny, to trzeba było powiedzieć. Najpierw była weryfikacja. Jeszcze pamiętam, byliśmy na przebazowaniu w Mirosławcu, jak tutaj robili pas przygotowany dla SUK i siedzieliśmy sobie z kolegą na parze dyżurnej. Przyszedł dowódca pułku, pomijając nazwiska, i tak rozmawiamy, już wiedzieliśmy, co będzie mówić. Panowie, kto nie będzie członkiem partii, nie ma szans, żeby się dostać na te samoloty. To było postawione jasno i wyraźnie. Przy kawie w domku pilota siedzieliśmy we trójkę. No i cóż było robić? Byłem zatwardziałym anty, ale dlatego, żeby się nie przenosić trzeci raz z kolei, bo byłem po promocji, przyszedłem do Piły. Później na skutek tego, że nie miałem czerwonej książeczki, wylecieliśmy do Babimostu. Były 4 lata przerwy, walczyłem cały czas i jeszcze nie założyłem czerwonej książeczki, ale udało mi się przejść do Piły. I tu nagle taki hopsztos jest, że po prostu powiedziano, że kto nie będzie należał do naszej Polski Zjednoczonej, to nie ma szans. Więc mówię, dobra, ona się już była prawie w rozkładzie. Zapisałem się, dostałem książeczkę kandydacką i tak mi się udało trafić. Pierwsze spotkanie bezpośrednie z samolotem, bo na początku wszyscy zakwalifikowani musieli odbyć przeszkolenie. Byliśmy w Oleśnicy kilka miesięcy na przeszkoleniu i tam mieliśmy cały cykl wykładów na temat samolotów. Oprócz tego mieliśmy spotkania z technikami, którzy nam objaśniali, jak ten samolot wygląda. Na początku szok, jak to ten, bo zupełnie inaczej wyglądał jak Limek, nie? Limek miał ile tam? 3 z kawałkiem wysokości, a ten miał ponad 5 metrów. Długość Limka ile było? 10-11 metrów, a ten ma 17, a z tą rureczką z przodu ma 19. No i to było tak jak jakby się coś przesiadł z malucha do autobusu. No ale trzeba było. No i przyszli instruktorzy, między innymi mój kolega z Powica, który się przeszkolił, tak, Bogdan Likus. No. Na części nieruchomej są sloty, tak zwane, zwiększające kąt natarcia. Do lądowania się wypuszczało sloty i klapy. Klapy były na części nieruchomej. Na części nieruchomej były klapy. One się po prostu odchylały 25 stopni do dołu. No i sloty z przodu i między innymi dlatego, żeby z mniejszą prędkością można było podchodzić do lądowania. Tu mamy w powietrzu, hamulec powietrzny. 4 takie były. Naciska. Cześć, jak się masz?
No, cztery wychylały się do góry i widać było od razu, że hamuje. Inne drabinki wtedy były dostawiane z boku, takie metalowe drabinki. Żeby tutaj witał nas przy drabince zawsze stał technik. Pomagał nam zająć miejsce. Dobrze, tylko że jak my kołowaliśmy, to mieliśmy czasami uchylone kabiny. Tylko... No. Bez tego nie było lotów, dlatego że tu były słuchawki radiowe. Podłączało się radio. Bez podłączenia radia to by człowiek nic nie słyszał. Tutaj było podłączenie mieszanki tlenowo-powietrznej do tego ustrojstwa, do tej maski. No i była. Filtr taki przeciwsłoneczny, bardzo dobry nawiasem mówiąc, nie? Słońce za mocno świeciło, opuszczało się go. A przy katapultowaniu, gdyby coś takiego istniało, zaraz moment, to on automatycznie opadał, żeby człowiek po oczach nie dostał, nie? No i muszę powiedzieć, że w tym czasie, nie wiem jak w tej chwili, ale w tym czasie to był jeden z najlepszych foteli katapultowych na świecie. K36DM. Rosjanie to zrobili i to był fotel, który można się było katapultować 0 na 0, czyli nie zupełnie 0 na 0, nie zupełnie ze stojącego samolotu, ale mógł się toczyć, ale musiał mieć jakąś tam prędkość postępową, minimalną i można się było katapultować. Za ten fotel katapultowy chwytał, to zawsze, tutaj były pasy jeszcze, chwytało się za te dwie rączki, przyciskało się i ciągnęło się do siebie. I resztę człowiek nic nie musiał więcej robić. Silniki rakietowe najpierw spadała owiewka, wystarczy, że się uniosła, to zrywało ją. Silniki rakietowe odpalały, przeciążenie było zarąbiste, nie wiem, nie próbowałem, ale mój kolega z Su-20 się katapultował i do tej pory ma uszkodzony kręgosłup, nie? No, silniki rakietowe wynosiły w powietrze, otwierały się spadochrony i człowiek szczęśliwy, że jest. Oby to nikogo nie musiało spotkać. No. Daliśmy, pomagał nam się przypiąć. Wszystkie ustrojstwa były już podłączone, czyli zasilanie. Samolot był sprawdzony, bo przed każdym lotem zawsze technicy sprawdzali samolot. Każdy technik po swojej specjalizacji sprawdzał. Uzbrojenie, radio, nawigacyjne sprawy, zaprogramowanie tego samolotu, bo trzeba go było zaprogramować do każdego lotu. Odpowiednie zatankowanie. No i podłączałem się w tym hełmie, co byłem. Podłączałem się i trzeba było go odpalić. No. Odpalenie to jest, tutaj jest taki przycisk zapusk. Jak już wszystko było gotowe, technicy stał z przodu i powiedział, że można uruchamiać, czyli nikogo nie było w pobliżu. Uruchamiało się samolot, na otwartej kabinie oczywiście. No i technik tutaj pomagał, wszystkie sprawdzał po swojej specjalności, wszystkie przełączniki do każdego lotu inne trzeba było powłączać, żeby się później nie bawić z tym. Zapięty, nawiązana łączność ze stanowiskiem startowym. No i jedziemy. Technik odchodził, stawał z boku, pokazywał, że można wykołować. Do wykołowania trzeba było jeszcze... Sterowanie było w taki sposób, że przednie koło było przechylane. No i tutaj trzeba było uprawnienie kolesą. Jest taki gdzieś przełącznik. Gdzieś tu było
skrzydło panu Piłsudskiemu. Poczekaj. Sterowania, sterowania kółkiem przednim. Włączony. No i obrot. Dało się znak, że technicy mogą wyjąć podstawki spod kół. Oni wyjęli podstawki, powiedzieli, że droga wolna i lecimy. Spod, z centralnej płaszczyzny postoju samolotu leciało, kołowało się na start. Przed startem jeszcze się sprawdzało wypuszczenie klap startowych na położenie startowe. Wypuszczenie klap i ewentualnie kierownik lotów potwierdzał, kołowanie na pas, pas wolny, to już zależało od kierownika lotów, jak to wszystko wyglądało, albo czekanie, albo zresztą był podsłuch w radio, ktoś się zbliżał do lądowania, zezwolił na pas, stawało się naprzeciwko krasuli, także startowego stanowiska dowodzenia, stawało się. Kierownik lotów podawał, na przykład leciałem do strefy, podawał, dla ciebie strefa numer 2, potwierdzało się, dwójka, zrozumiałem, no i start. Cały czas na hamulcach, maksymalne obroty, sprawdzenie, czy ładnie wchodzi, czy obroty wchodzą i włączało się forsaż, czyli dopalanie. Każdy start był na dopalaczu, nie? Ten głośny huk to jest dopalanie. Dodatkowe spalanie paliwa poza komorami spalania. To dawało jakieś 30 kilka procent ciągu więcej. No i samolot ruszał, jakby wciskało człowieka fotel. No i te normalne czynności do startu. Czyli prędkość odpowiednia, podniesienie przedniego kółka. I trzymać, i samolot sam się odrywa od ziemi. Odpowiednia wysokość, chowanie podwozia, klap, meldunek, że schowane. I na odpowiedniej wysokości i prędkości wyłączało się dopalanie. I wtedy już samolot leciał normalnie. Przechodziło się do wykonania zadania. Najważniejszy to był zegar dla zachowania położenia przestrzennego, jakby wpaść w góry, to jest tak zwany sztuczny horyzont. On pokazywał położenie samolotu względem linii horyzontu i względem, czy on jest na wznoszeniu, czy na zniżaniu. Bardzo ważne. Bardzo ważny. Następny z ważnych to był busola, radiokompas, RSBN, wszystko przełączone. Wszystko razem połączone i to wskazywało nam na kurs, z jakim lecimy, gdzie jest położenie lotniska, gdzie jest radiolatarnia, w którym kierunku jest nasze lotnisko. I to było bardzo ważny przyrząd do podejścia do lądowania w trudnych warunkach atmosferycznych. Na poligon. Na poligon miałem, były zadania określone, albo zrzut bomb, albo strzelanie. Strzelanie z działek lub z rakiet, lub najpierw z działek, później z rakiet. No więc tutaj są, tu jest pulpit uzbrojenia. Tu musiałem to wszystko mieć. Tu się świeciły lampki. Jakie uzbrojenia tutaj jest pod tym samolotem? Bo on ma 8 wariantów podwieszeń. I tutaj na którym podwieszeniu co jest? Nadlatywało się nad poligon, włączało się główny przełącznik uzbrojenia i w zależności od tego, co tam jeszcze, czy bomby, czy nie bomby, tutaj był przełącznik rakiety działka. No i się wykonywało zadanie, znajdowało się cel, zbliżało się na cel i tu jest PRNK, prycelno-nawigacyjny kompleks. Bardzo ważne urządzenie i przy pomocy tego celownika wykonywało się strzelanie i bombardowanie. On miał tutaj wyświetlone na tym szkle cały celownik z zakresem odległości strzelania, z
tym, z obramowaniem celu, z odległością do celu i po prostu trzeba było tylko uchwycić cel. Samo się tutaj, ramki się zamykały i jak się jest, było się na odpowiedniej wysokości, należało odpalić. Tu było, tu jest spust karabinów. Proszę bardzo. Tu mamy bomby, puszki, czyli tutaj jest przełącznik na zrzut bomb i na strzelanie z działek, a tu jest na przełącznik na strzelanie z rakiet. Przełączało się i dochodziło ognia i później się wyprowadzało. Żeby nie zapomnieć, jest tutaj na dole jest bardzo ważny przyrząd radiowysokościomierz. I to też trzeba było ustawić na odpowiednią wysokość i jak się człowiek zbliżał do tej już niebezpiecznej wysokości, on zaczynał pikać. To samo, co było tam w tym... W Smoleńsku. No tam były różne warianty na ten temat, nie? I do tego trzeba ustawić dokładnie na ziemi, wyzerować. I zbliżało się do tej wysokości niebezpiecznej, jakby człowiek przeoczył, zaczynało pikać i należało momentalnie wyprowadzić samolot. No tam jeszcze dodatkowe rzeczy, że kierownik lotów na poligonie też obserwował te samoloty i jakby coś to podpowiadał. O lotów do strefy używało się skafandra przeciwprzeciążeniowego. To było takie ustrojstwo, które się zakładało na nogi, podłączało się tutaj do tej rurki, o nawet jest takie i w razie wyższych przeciążeń pompowało powietrze do nogawek i co zapobiegało odpływowi krwi z nóg. Także człowiek, bo to od głowy krew odpływa i może się źle poczuć. To zapobiegało odpływowi krwi od głowy, a do lotów zupełnie na dużych wysokościach cały ubiór się ubierało, od cały kombinezon, od góry do dołu. Od góry do dołu, oprócz tego hełm, no oprócz tego na loty na wysokościach podawany był tlen, czyli on od 4000 był automatycznie podawany. A powyżej można było sobie jeszcze regulować, jak było mało, to sobie doprowadzić. Kabina była hermetyczna i była nadciśnienie utrzymywane w pewnej kabinie, tak jak gdyby, jakby się rozhermetyzowało, mogłoby być coś nie tak, nie? Dalej to, no i już. Lataliśmy, ja latałem, byłem tylko 2 czy 3 razy na... Lataliśmy na pułap, że to nie był samolot myśliwski, także te pułapy nie były zbyt wysokie, ale musieliśmy się zaznajomić z tym i lataliśmy na pułap. To znaczy? To znaczy 15 tysięcy z kawałkiem, 16 tysięcy z kawałkiem, on miał 18, ale to były już takie maksymalne, nie? Muszę wam powiedzieć, że bardzo ładnie widać, bo jak się trafiło na oblot, na lot na pułap przy dobrej pogodzie, to było prawie linię brzegową widać. Ja sądzę, że nikt nie myślał o stresie, bo jakby każdy myślał o stresie, wsiadając do samolotu, to by były różne rzeczy. Trzeba było się rozluźnić. Myśmy sobie przed lotem żartowali, opowiadali, ale każdy był przygotowany. Siadaliśmy, mieliśmy takie nakolanniki, mieliśmy takie najważniejsze rzeczy wypisane. Na tym każdy miał swój numer, którym się posługiwał, nie nazwiskiem, imieniem, tylko numerem. Stresy. Stres był zawsze, załóżmy, dla mnie stresem było lądowanie, dla każdego w sumie było stresem lądowanie przy minimalnych warunkach atmosferycznych. Jak było 2 kilometry widać i podstawa była 150-200 metrów, a ty się zniżałeś, prędkość 260, bo to taka była pi razy drzwi, prędkość zniżania. Tak, patrzyłeś jak szpak w ten przyrząd, który ci pokazywał odchylenie od kursu i bo była wyznaczona, jeszcze raz, była wyznaczona ścieżka, po której samolot musi się zniżyć. I gdyby się zniżył poniżej ścieżki, to mi tutaj wskazywało ten krzyżyk się przesuwał w dół, w górę, w lewo, w prawo. No i trzeba było utrzymać go
równo w tym, żeby wyjść dokładnie w osi pasa. Oprócz tego był nawigator na radiolokatorze bliższej nawigacji i on to widział i bardzo pomógł i czasami podpowiadał. I nawet człowiek dobrze szedł, ale nigdy nie był pewien, czy wyskoczy z chmur, to będzie widział pas przed sobą, czy będzie pod kątem widział. Ale byli tacy chłopacy zdolni, że powiedzieli, dobrze idziesz, dobrze, trochę dwa w lewo, dwa w prawo, o stopniach, nie? Minimalnie, dobrze, trzymaj. I nagle wylatywałeś z mleka, patrzysz, jest pas, oświetlony. Tylko ostatnia kontrola prędkości, trzeba wyrównać, zdjąć obroty i przyziemiłeś, człowiek spuszczał powietrze, no i trzeba, to nie do końca, bo trzeba jeszcze było spadochron wypuścić, bo każde lądowanie było przyziemiłeś i wypuszczałeś spadochron, żeby skrócić dobieg, no i na końcu stali żołnierze, widać ich było, pokazywali i przy nich się zrzucało spadochron. Oni to zabierali, żeby już następny miał wolne miejsce, odnosili do składania i wszystko, jak która z tych lampek zaczynała mrugać, to człowiek wpadał troszeczkę w stres. No oczywiście meldował na ziemi, tam też studiowali ludzie, mówili, wyłącz to i przejdź na taki i taki reżim, ale no to mimo wszystko było. Ten samolot miał już jedno z nielicznych takich ujemnych cech, którą miał, dlatego Amerykanie nazywali go ślepym bokserem, dlatego że nie miał stacji radiolokacyjnej. Miał dalmierz, miał bezwładnościowy wskaźnik prędkości i przeciążenia, ale nie miał stacji radiolokacyjnych. No, to wszystkie, dlatego wszystkie te walki powietrzne i atak celów powietrznych musiał się odbywać z widzialnością celu. No fakt, że człowiek, były systemy naprowadzania i można było naprowadzić samolot, ale co innego jest stacja radiolokacyjna, a co innego jest polegać na kimś, który tam człowieka naprowadza. Nie? No, próbowaliśmy to. Jak możesz ocenić teraz po tylu latach spotkanie z tym samolotem? Sentymentalnie mogę ocenić. Mieliśmy wielki stres, wchodząc pierwszy raz do tego samolotu, bo lataliśmy na Limkach, to było zupełnie inne, to do ziemi było tyle, że można było wyskoczyć prawie, a tutaj wysokość inna, ciężar inny. Lim ile ważył? Ja wam powiem, Lim ważył gdzieś tak 4 tony z uzbrojeniem 6 z kawałkiem, a ten sam pusty ważył 10 ton z uzbrojeniem do 17 ton wagi i posadź to ustrojstwo. Podejście na Limie to było 180, 160, 180 km na godzinę prędkość postępowa podczas lądowania, a tutaj była 260. No i trzeba było się przymierzyć, a pas z dużej odległości wygląda jednakowo. Taka niteczka, jak ja na to trafię, nie? Niestety. No. Trimmer, bardzo ważna. Na początku, jak ja leciałem na jeden z pierwszych, co na tym? Trimmerem sobie powiem, tyk. I ładnie, nie? Dobra. No, to wszystko. I wtedy już teraz widzisz, włączone było, jest zasilanie i drążek działa. Żeby drążek tak ciężko nie chodził, jest trimmer, którym sobie pomagasz. Odciążasz go po prostu. Bo to były różne warunki, albo różny udźwig był, różne podwieszenia były i on wtedy inaczej musiał mieć inne kąty natarcia i to trzeba było niwelować.